W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dajesz. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami na wszystkich drogach naszego życia. Prosimy Cię, daj nam odkrywać Twoją obecność przy nas w czasie tego Wielkiego Postu razem z Maryją i świętym Józefem. Amen. Pan jest pasterzem moim i niczego mi nie braknie. I wam też nie będzie brakowało, jeśli będziecie blisko pasterza, blisko najlepszego pasterza na świecie, Pana Jezusa. Super, że jesteście już dzisiaj w kolejnym dniu z nami rekolekcji. Dzisiaj jest ekstra Ewangelia, wiecie? Dzisiaj jest Ewangelia o powołaniu takiego apostoła, który miał na imię Lewi. I to wiecie dlaczego? Bo jak ja czytam tę Ewangelię, to sobie myślę, że to trochę jest o mnie. Bo ten Lewi to była taka czarna owca. Nikt go nie lubił. Bo on zbierał pieniądze od swoich rodaków i dawał je Rzymianom. Zabierał rodakom i dawał Rzymianom. Oni go bardzo nie lubili, bo to była taka czarna owca w ich stadzie. Ja rozumiem, o co tu chodzi. Ja jako owczarek rozumiem, o co tu chodzi. Jak ktoś kogoś nie lubi. I Pan Jezus do niego właśnie przychodzi, do tego, kogo nikt nie lubi, i mówi, a chodź za mną ty, Lewi, chodź za mną. I on za nim poszedł, wstał i poszedł, rozumiecie? Wstał i poszedł. To niesamowite jest, że tak na jedno słowo poszedł za Panem Jezusem. Ale to mało tego, bo wyobraźcie sobie, że ten Lewi, ten celnik, którego nikt nie lubił, wydał wielkie przyjęcie. I zaprosił celników, czyli takich ludzi, którzy nie byli lubiani, takie kolejne czarne owce, i wszyscy sobie usiedli do stołu i siedzieli sobie z Panem Jezusem. No i teraz to się narobiło, bo ludzie patrzyli i mówili, a on jada z tymi czarnymi owcami, celnikami? Co to ma być? Co to jest za nauczyciel, co jada z celnikami i czarnymi owcami? A Pan Jezus, najlepszy pasterz, który kocha każdą czarną owcę, powiedział właśnie im wszystkim, że on nie przyszedł do tych wszystkich białych owieczek, takich tylko przyszedł do czarnych owiec, które grzeszą. Do mnie przyszedł, wiecie? On przyszedł do mnie, żebym mógł być zdrowy i czysty i białą owcą być. To jest super. Pan Jezus jest taki fajny pasterz. Ja. Czarne owce zamienia w białe owce. Wystarczy pójść za nim. Witajcie, kochane dzieci, w kolejnym dniu naszych wielkopostnych rekolekcji w drogę za Jezusem, krok po kroku, z Maryją u boku. Kochani, dzisiaj mamy 20 lutego i dzisiaj mamy taki też ważny dzień, bo dzisiaj jest wspomnienie Franciszka i Hiacynty z Fatimy. I to jest dla nas bardzo ważne, dlatego że to są dzieci, które zostały świętymi i które pomagały Panu Jezusowi ratować świat. I moglibyśmy teraz pomyśleć, oj nie, ja nie jestem święty, ja nie jestem święta. Ja nie, to nie dla mnie. O, uwaga! Bo powiem wam rzecz, której może nie wiecie. Franciszek i Hiacynta byli takimi samymi dziećmi
jak wy, jak ja i ty. No jak wy może, ja już jestem troszkę większy. Jak wy. Dlaczego? Mieli różne wady. Hiacynta była taka też troszkę niegrzeczna. Franciszek też był taki czasami leniwy, wielu rzeczy mu się nie chciało. Różne takie też przeżywali słabości jak my. A mimo tego zostali świętymi. To jest dla nas bardzo ważne. I o tym też mówi dzisiejsza Ewangelia. Bo Pan Jezus dziś mówi, nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Czyli Pan Jezus nie przyszedł do nas, bo jesteśmy doskonali. Tylko Pan Jezus przyszedł, żeby nas, takich słabych i czasami grzesznych, zaprowadzić do nieba. To jest piękne. I właśnie o tym, kochani, dzisiaj jest rymowanka. Zapraszam Was na Pana Rymowankę. Każdy z nas ma wady i każdy ma jakieś zalety. Każdy też z nas ma swoje grzechy. Tak już jest, niestety. Ale na szczęście Pan Bóg nas kocha pomimo naszych słabości. I to jest właśnie najlepsze w tej Jego miłości. Nie jestem doskonały, ale jestem kochany. Mówią mi o tym, Panie Jezu, wszystkie Twoje rany. Dlatego chcę iść za Tobą, Panie Jezu. Chcę, choć wcale nie muszę. Nie muszę, ale chcę. Chcę Ci, Panie Jezu, pomóc ratować wszystkie dusze. Dzisiaj, kochani, powiedzcie Panu Jezusowi, może nawet kilka razy na dzień, Panie Jezu, chcę iść za Tobą, żeby Ci pomóc ratować duszę, jak Franciszek, jak Jacynta z Fatimy. Dziękuję Wam, dzieci, za dzisiaj i do zobaczenia. Nie jutro, bo jutro jest niedziela, tylko w poniedziałek. Pa, pa! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani, spotykamy się w sobotę po Popielcu, kolejnego dnia Wielkiego Postu. No i idziemy dalej naszą drogą. Przyklejamy kolejny znak naszej drogi. Przekładamy krzyż, który w czwartek przygotowaliśmy. I stajemy dzisiaj na polu, na którym spotykamy w słowie celnika Mateusza. Celnika Mateusza, który poproszony przez Pana Jezusa, żeby poszedł za Nim, zostawia wszystko i idzie za Nim. Dużo miał do zostawienia ten celnik Mateusz? No ja nie wiem, ale ja myślę, że on miał co najmniej takie sakiewki, bardzo dużo, liczył tam pieniądze, wkładał. I chyba takich zupełnie napchanych jeszcze, nie? I one były takie napchane. I tak sobie pomyślałam, że my też zrobimy sobie taką wielkopostną sakiewkę. Zrobimy. Wiem, że może to być trudne dla niektórych, dla mnie na pewno byłoby, gdybym to ja robiła. Moi drodzy, może znajdziecie taką sakiewkę, może znajdziecie taki woreczek gdzieś w jakichś swoich przebierankach, w jakichś grach, a może macie ukochaną ciocię, babcię, albo mama ma trochę więcej czasu i może Wam uszyć. To jest z worka jutowego zszyte, nawet jest tutaj z takim pięknym sznureczkiem, bo ta sakiewka będzie przez te 40, a już właściwie 37 dni dla nas bardzo ważna, bo ona pomaga nam się spakować. Ona pomaga nam iść, bo może my mamy jakieś ważne rzeczy, które musimy zabrać. Celnik Mateusz wszystko zostawił, no ale tak zupełnie bez niczego iść. Tam trzeba spakować jakąś wodę, ja myślę, że może suszarkę do włosów albo szampon. Co trzeba spakować, wujku, na drogę, żeby iść, bo ty wiesz, bo szedłeś do Camino. Do Santiago. Do Santiago de Compostela. Opowiedz nam. Szedłem do Santiago de Compostela i mogę Wam powiedzieć, że na tą drogę, ja szedłem prawie miesiąc, na tą drogę to trzeba spakować tylko same najpotrzebniejsze rzeczy. I nawet było tak, że jeżeli ktoś spakował za dużo, to potem miał straszny problem, bo po prostu nie miał siły tego nieść, bo cały czas musisz nieść wszystko, co wziąłeś ze sobą na swoich plecach. No i jeżeli ktoś miał bagaż, nie wiem, który ważył 20 kilo, to nie było szans, żeby on doszedł z takim bagażem. I potem wyobraźcie sobie, jak się idzie na tej trasie właśnie do Santiago de Compostela, do grobu świętego Jakuba,
to co jakiś czas można znaleźć różne ciekawe rzeczy, które ludzie zostawili. Buty na przykład, albo jakiś śpiwór ciepły, albo... Suszarkę do włosów? Tak, suszarki do włosów też nie są. Zabieramy. Namioty są, różne rzeczy zostają po drodze. Nagle się okazuje, że po prostu jest część rzeczy, których chyba w ogóle nie powinniśmy zabierać. I myślę, że warto jest pomyśleć nad tym, co faktycznie jest dla nas ważne, co jest dla nas potrzebne, co nam na tej drodze pomoże, a co dla nas tak naprawdę jest takim ciężkim balastem, który nam dużo bardziej przeszkadza niż pomaga. Ja na przykład myślę, że ja teraz, kochani, otworzę ten karton, a wy otworzycie swoje i raz, dwa, tam jeszcze coś musimy chyba dołożyć. Chyba jeszcze coś nas rozprasza, jeśli dobrze nie weszliśmy w ten Wielki Post, a jesteśmy na początku i możemy. I teraz, kochani, żeby wam trochę ułatwić, odrobinkę ułatwić, możliwe, że już niektórzy taki pomysł, który my na dzisiaj mamy w ramach postu, zrealizowali, ale jeżeli nie, to was bardzo do tego zachęcamy. Myśl na dzisiaj, zadanie na dzisiaj jest takie. Wielkopostne wyrzeczenie, które podejmiesz na cały Wielki Post. I to będzie zadanie dla was, to jest zadanie dla każdego z nas, żeby znaleźć coś, z czego możemy zrezygnować, co możemy odłożyć, co jest dla nas takim balastem, trochę za ciężkim na taką drogę, którą musimy przejść teraz. Także pomyślcie. A jutro niedziela, niedziela, pierwsza niedziela Wielkiego Postu. My się nie spotykamy jutro, bo to się nie zalicza do naszej drogi. Moi drodzy, proponuję wam jednak, jeżeli macie ochotę, na przykład o zrobienie świeczek, świeczników w kolorach takich związanych z Wielkim Postem, czyli na fioletowo. I można by, gdybyście mieli 7 takich świeczek, ułożyć sobie z nich krzyż na same niedziele Wielkiego Postu i co każdą niedzielę zapalać jedną świeczuszkę. Można wziąć oczywiście też świeczuszki elektryczne i zapalać. Jutro pierwsza niedziela Wielkiego Postu, zapalamy tą pierwszą fioletową świeczuszkę. Jeśli chcecie, możecie też mieć tylko 2, czyli co niedzielę po prostu taką fioletową świeczuszkę sobie zapalać. Ta jest różowa. To się okaże jeszcze, to jeszcze zobaczymy, czyli jedną robimy na różowo. Pomysł zrobienia świeczki zostawiam wam oczywiście, bo wiem, że jesteście bardzo kreatywni i dacie radę. Jeżeli jutro znajdziecie czas, zapraszamy was do medytowania gorzkich żali. Dobrej drogi! Buen camino! Z Panem Bogiem. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.